Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale. Ja jestem Klaudia i dzisiaj jesteśmy w Londynie. Tak naprawdę dopiero co przed chwileczką wylądowaliśmy, ponieważ lot był lotem nocnym. Przybyliśmy do hotelu z samiutkiego rana, no i ja od razu szykuję się do wyjścia na miasto. Jako że czas mnie goni, nie będę się tutaj teraz rozgadywać. Więc do zobaczenia za chwilkę. Słuchajcie, teraz po raz pierwszy odwiedziliśmy naszą ulubioną kawiarnię Arabikę, tym razem w Londynie. Kawa Spanish Latte i moja matcha smakowały identycznie jak w Dubaju, więc fajnie, że tutaj też jest ta miejscówka w Londynie, a teraz zmierzamy do sklepu z książkami. Może w końcu zabiorę się za czytanie. Możecie mi wierzyć bądź nie, ale ja kiedyś naprawdę dużo książek czytałam za czasów technikum, ale później jakoś tak przestałam, no i chciałabym pomału wrócić właśnie do czytania książek. A głównie czytałam fantastykę. O, tak wyglądały moje rakiety za czasów gry w tenisa. Jestem oczywiście w jednym z moich ulubionych sklepów w Londynie, w Japan Center. No niestety jeszcze do Japonii nie udało mi się polecieć, dlatego zaspokajam swoje zapotrzebowanie właśnie w Londynie. I zobaczcie w ogóle, jaką herbatkę fajną znalazłam. Nie wiem w ogóle, jak ją się robi. Bardzo ciekawie wygląda i powiem Wam, już tyle lat mieszkałam w Londynie i jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyłam tej takiej typowej afternoon tea. Bo jeżeli chodzi o herbatę, to ja zazwyczaj właśnie wybieram te japońskie, czyli matcha, no ale może kiedyś w końcu się skuszę. Dzisiaj w Londynie odwiedzam moje ulubione miejsca, przed chwilą Japan Center, Arabica Coffee, a teraz znajdujemy się w kinie. Wanekin, what movie are you watching today? Argyle. What? Argyle. Argyle? Yes. Nawet nie wiem jak to, I don't even know translation in Polish for this movie. That's the name, Argo. You know in Polish? It's a person's name. No dobra, później zobaczę co to w ogóle jest za film i dam wam znać. Wam seans w kinie, jak seans w kinie. Jakoś tak nam się specjalnie ten film nie podobał,
No ale jak mówiłam, że przychodzimy do naszych ulubionych miejsc w Londynie, no to nie mogło zabraknąć tutaj naszego ulubionego sklepu z ciasteczkami. Nasze ulubione ciasteczka, oczywiście zaraz za moimi, ale powiem Wam, cały czas właśnie próbuję zrobić taki idealny smak tych prostych ciasteczek ze zwykłą mleczną czekoladą. Te są naprawdę przepyszne. A tutaj cały dzień jest mowa o naszych ulubionych miejscach w Londynie, a teraz idziemy do jednego miejsca, które ja wymyśliłam, którego wcale nie lubię, ale potrzebuję jedną rzecz. Zaraz Wam pokażę, co to jest. Patrzcie, kto jest hit, kto jadł te lody. Ale to nie lody, to błyszczyk. Przechodzimy przez Chinatown. Jak wiecie, no mi do Azji nie jest za często dane latać. Natomiast tutaj w Londynie mam wszystkiego po trochu. No i teraz na dobre zakończenie tego dnia zmierzamy na nasze ulubione jedzenie. Dobra, my już przybyliśmy na nasze ulubione jedzonko. Ja już Wam pokazuję, jak ono się prezentuje. A my teraz będziemy zajadać. No i tak się ten dzień pomału kończy. To był mój pierwszy z trzech przylotów tutaj do Londynu w tym miesiącu, więc jeszcze dużo atrakcji przed nami. A Wam chciałam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka. Serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do zostawiania kciuków w górę, do sekcji komentarzy, ponieważ uwielbiam czytać oraz odpisywać na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnym vlogu.